Bulgaria. W jaki sposób możemy dowiedzieć się, czy jest to bakteria, która nas zaatakowała, czy może wirus? I czy musimy lecieć do lekarza jak najszybciej, żeby przepisał nas nam antybiotyk? Otóż pierwsza podstawowa rzecz to musimy sobie zdawać sprawę, że najczęściej zapalenia gardła są wirusowe. Angina paciorkowcowa, czyli zakażenie bakteryjne, zdarza się rzadziej. Częściej statystycznie występuje u dzieci, u dorosłych rzadziej i u osób starszych o wiele, wiele rzadziej. Jak to rozpoznać? Otóż jest taka skala, którą obsługują się lekarze. Skala ma 5 punktów i zdobywamy je. W zależności od tego, ile zdobędziemy ich, to mamy dane postępowanie. Zacznijmy od zbierania punktów. Pierwsza podstawowa rzecz to gorączka. Jeśli jest temperatura powyżej 38, bardziej przemawia to za zakażeniem bakteryjnym. Ale to nie znaczy, że za 38 to musi być zakażenie. To jest zbieranie punktów. Kolejna rzecz to wysięg na migdałkach, czyli te czopy ropne, tak zwane na widoczne na migdałkach. Kolejny punkt, powiększone węzły chłonne szyjne przednie. Mogą, ale też, no to jest taki chyba z tych wszystkich czynników najmniej charakterystyczny, bo w różnych infekcjach przeziębieniowych też mogą być powiększone. Kolejny punkt, brak kaszlu. Brak kaszlu jest bardzo ciekawym punktem. Dlaczego? Zazwyczaj jak idzie się do lekarza i lekarz pyta, a jest kaszel, to myślimy, że on ma znaczenie, że jest bardziej się chorym. A chodzi o to, że jak atakują nas wirusy, to one lubią być wszędzie. I katar, i kaszel, i ból gardła, i ogólne złe samopoczucie. A bakteria lubi sobie wejść do tego jednego miejsca, tam się namnażać i wywołać ten stan zapalny. Także wchodzi właśnie w tym wypadku do migdałku, wywołuje tam stan zapalny, a nie ma kaszlu, jakiegoś bardzo kataru, tylko najbardziej doskwierający jest ten ból gardła. I ostatni punkt. Tutaj jest taki kontrowersyjny, ponieważ jeden punkt tutaj zdobywamy za wiek. Ten wiek jest od 3 do 14 lat. Dzieci poniżej 3 lat mają 0 punktów, bo angina paciorkowcowa rzadko się zdarza poniżej 3 roku życia. Od 14 roku życia do 65 roku życia też nie zdobywa żadnego punktu, ponieważ no, rzadko atakują nas bakterie wtedy. Raczej to jest wirusowe. A powyżej 65 roku życia w skali mamy minus 1 punkt. Ponieważ tak rzadko u osób powyżej 65 roku życia zdarza się angina paciorkowcowa. Także mamy skalę 5-punktową. I teraz co robimy? Zbieraliśmy punkty. I tak, jeśli punktów mamy 1, no to oznacza, że jest małe prawdopodobieństwo, że to jest zakażenie bakteryjne. Czyli jeśli mamy tylko wysięg na migdałkach, albo tylko gorączkę, albo tylko powiększone węzły chłonne, no to raczej jest to wirusówka. Jeśli mamy spełnione 2 lub 3 punkty, wtedy możemy wykonać szybki test na paciorkowca. Niestety nie wszędzie są one dostępne, a jeśli są dostępne, to są odpłatne. Koszt ich to jest pewnie od 30 do 50 zł, zależy gdzie. I ten szybki test jest taki, że pobiera się taki szybki wymaz z gardła i panie w pipetce tam mieszają i po chyba 7 minutach jest wynik, który pokazuje, czy ten paciorkowiec jest obecny. Nie trzeba czekać cały dzień na ten wynik, od razu go tak naprawdę dostajemy, więc dlatego jest nazwany szybkim testem i diagnostycznie jest uznanym testem. Więc warto wiedzieć, że coś takiego jest i poszukać, czy u Was w przychodni jest, może w aptece coś takiego możecie zdobyć. No, ale tak czy inaczej, tutaj do tych 3 punktów, no rzadko się zdarza. Jeżeli mamy 4 punkty i powyżej, w tym momencie, jeśli te objawy są nasilone, czyli naprawdę to samopoczucie jest fatalne, ten ból jest fatalny, no wszystko, czujemy się, no, temperatura jest bardzo wysoka, to wtedy od razu możemy dać empirycznie antybiotyk. Jeśli są 4 i powyżej punktów, ale objawy są dosyć łagodne, nie czujemy się tak źle, to też jeszcze możemy się wstrzymać i zrobić ten szybki test na paciorkowca. Lub pobrać wymaz z gardła, tylko no, na wymaz z gardła niestety wtedy trzeba trochę czekać. W każdym razie 5 punktów i myślę, że na ich podstawie
będziecie mogli w domu już sobie dojść, jak szybko do tego lekarza trzeba iść i jakie jest prawdopodobieństwo, że antybiotyk będzie niezbędny. Mam nadzieję, że było ciekawe. Jeśli tak, to oczywiście proszę Was o zasubskrybowanie kanału mojego, ten czerwony przycisk, bo będziecie na bieżąco z moimi filmami, a mi będzie bardzo miło, że chcecie mnie oglądać. I dzisiaj już się żegnam. Pa! Trzymajcie się!